jesteś zazdrosny? Sandero, sekret Salman. Radio jest włączone, tak, w trybie akro. Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Dzisiaj mamy fantastyczny czas, kończy powoli się lato i robi się coraz ciekawiej, jeżeli chodzi o loty dronem, bo te ujęcia robią się takie bardziej dramatyczne, więcej tutaj się dzieje. Nie jest to takie lato, gdzie mamy lampę, 35 stopni i czyste niebo od rana do wieczora, tylko ciągle nam się tutaj coś zmienia i naprawdę fenomenalne warunki są do latania i do filmowania. Mamy ciekawych parę rzeczy. Zobaczmy, jak wyglądają ustawienia. 4K w 25 klatkach. HyperSmooth mam wyłączony i jeżeli chodzi o pole widzenia, szerokie. Pozostałe rzeczy nie są tak bardzo istotne jak te, żeby pole widzenia było szerokie, ale też żebyśmy nie mieli stabilizacji. Ekspozycję neutralną. I to właściwie tyle. 52 minuty można nagrywać, 40% akumulatora. Dokręcę GoPro. Kąt jest też tutaj istotny. Dla postprodukcji w Real Steady Go to jest kluczowe, bo jeżeli zestawimy 16:9, to nam bardzo obetnie ten obraz i będziemy mieli takie anamorficzne wrażenie. A jeżeli chcemy uzyskać 16:9 z 4, to zostawiamy 4:3 na początku. Dobra, tutaj jest gotowa sprawa. Teraz pakiet, gogle, możemy za chwilę ruszać. Używam tylko jednego paska, dlatego że tutaj latam spokojnie, tutaj nie ma akrobacji. Dwie anteny przy DJI Air Unit. Za chwilę dopniemy, tylko najpierw wezmę aparaturę. W akro biorę Nazgula, a ten jest raczej takim dla mnie krążownikiem, który pozwoli nam dzisiaj na slalom. Może znajdziemy jakiś ciągnik albo kombajn, pewnie ciągnik i powinno być wesoło. Moją ulubioną aparaturą jest Tango 2. Jest mała, poręczna i przede wszystkim nie ma switchy, które są podatne na złamania. W taranisie czy w takich radiach jak na przykład Radio Master albo Futaba mamy niestety
to ryzyko i to zagrożenie, że złamią się w switche. A tutaj switche są tak rozwiązane w tym radiu, że nie ma się nam co złamać. Jeśli chodzi o gogle, one mają tutaj cztery anteny, które ja za każdym razem jednak odkręcam. Odkręcam je z tego względu, że są bardzo podatne na złamania. Do gogli wkładam też kartę pamięci, z tego względu, żeby mieć nagrania DVR, czyli tego, co się działo. W trochę słabszej jakości, ale zachowuje nam się nagranie. I mam ustawienia tutaj tego nagrywania takie, że nadpisuje się ta ścieżka. Jeżeli wypełni się karta pamięci, to nadpisuje ostatni plik. Ok, tu wszystko jest świetne. Mam też soczewki do tego. I teraz trzeba znaleźć tylko jedną rzecz i o tym trzeba pamiętać, a mianowicie kabel zasilający do gogli, bo to jest też taka sytuacja, że można to wszystko już przygotować, a na końcu okazuje się, że nie zabraliśmy kabla zasilającego. Gogle są przygotowane, zasilanie w nich jest, karta pamięci również, która się nadpisuje, radio jest przygotowane, cały zestaw jest gotowy do lotu. Super. I takie loty niewysoko pomiędzy przeszkodami są mega. Parę razy przeszedłem pomiędzy dwoma stanowkami, było super. A tutaj wracamy do naszej stanówki, która właśnie nagrywa Hyperlapse. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, dzięki za uwagę i trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym epizodzie już wkrótce. Cześć!